Bracia i siostry, w ten dzień ostatni naszych spotkań wybraliśmy takie czytania, które mówią o wielkiej promocji, jaką jest Królestwo Niebieskie dla nas wszystkich, ale też i o tym, że można się z tym rozwinąć. Ta przypowieść o pannach roztropnych, nierozsądnych, albo głupich i mądrych, jak tam, w zależności od tego, jak tłumacze chcą sobie przetłumaczyć, czy eufemistycznie, czy dosłownie, jest przypowieścią ostatnią, w której pojawia się w Ewangelii Mateusza słowo Królestwo Niebieskie. I chociaż ta przypowieść jest jakby wielowymiarowa, ma różne treści w sobie, nie jest taka jednoznaczna, to jednak jedną z możliwości wytłumaczenia tej przypowieści jest prześledzenie wszystkich tych miejsc w Ewangelii Mateusza właśnie, w których pojawia się pojęcie Królestwa Niebieskiego, a właściwie Królestwa Niebios. Żydzi wierzyli, że jest wiele różnych niebios. Jezus również daje taką dowód takiego przeświadczenia, kiedy mówi, że tam, gdzie jest Ojciec, tam jest mieszkań wiele. W domu mojego Ojca jest mieszkań wiele, czyli są różne możliwości przeżywania nieba. Nie wszyscy będą chodzić w nudnym orszaku śpiewając Hosanna. Znajdą się różne miejsca dla nas w tamtym królestwie niebios, różnych niebios. I tak, kiedy czyta się uważnie Ewangelię Mateusza, to na samym początku, zanim jeszcze Jezus zaczął głosić owo królestwo, pojawia się Jan Chrzciciel na pustyni i mówi takie słowa: bliskie jest Królestwo Niebios. I jest tam też dodane u Mateusza w 3 rozdziale, że Jan, głosząc to Królestwo Niebios, wypełniał dokładnie słowo proroka. To jest charakterystyczna rzecz, że zarówno Jezus, jak i prorocy, jeśli wypowiadali jakieś słowo, to starali się życiem wypełnić formę tego słowa, wkładając jakby ciasto swojego istnienia w tą formę, tak żeby się zapiekło i nabrało tych kształtów. I kiedy widzimy Jana Chrzciciela na pustyni, to spodziewać można by się było jakiegoś ambasadora ubranego w aksamitną liberię, z jakąś buławą, może w jakiejś diademie, w ciżemkach wyszywanych perłami. A tymczasem ten człowiek pojawił się w niezbyt ekskluzywnym ubraniu, w jakiejś sierści wielbłądziej, zapewne już trochę liniejącej, stado much wokół niego. Zapachy były raczej odstraszające, ale to wszystko po to, żeby nawet najnędzniejsze stworzenie z tego świata nie czuło się wzgardzone przez Boga, który zaprasza do Królestwa Niebios. W jednym z traktatów mistycznych żydowskich mistyk pewien zastanawia się, dlaczego Pan Bóg stworzył na przykład wszę, z której nic żadnego dobra nie ma? Po to, żeby udowodnić, że on nie gardzi żadnym istnieniem. Że nawet istnienie tak podłe i tak niepotrzebne i tak dokuczliwe darzy on szacunkiem. I stąd, kiedy widzimy Jana Chrzciciela na pustyni, widzimy go w takim strasznym ubraniu i w ogóle aparycja bardzo odpychająca, on mówi: bliskie jest Królestwo Niebios. I oczywiście rozumiemy to sformułowanie bliskie nie tylko w sensie chronologicznym, że za jakiś miesiąc pojawi się to Królestwo Niebios, ale też w tym sensie takim emocjonalnym, że to Królestwo Niebieskie, czy Królestwo Niebios jest takie bardzo bliskie człowiekowi, jak bliski może być przyjaciel przyjacielowi. Tak bliskie, że nawet najbardziej podłe istnienie na tym świecie nie musi się czuć odrzucone, nawet jeśli jest podobne do wielbłąda, albo wiele błądzi, albo nawet bardzo błądzi. To też jest to bliskie Królestwo Niebios. I później Jan Chrzciciel, jak wiemy, został stracony. I rozdział później pojawia się Jezus Chrystus, podejmuje tę misję i znowu jest napisane, że zrobił to dlatego, żeby wypełniły się słowa proroka i żeby wypełnić to słowo proroka, żeby nie okazać proroka kłamcą, to się przeniósł z Nazaretu do Kafarnaum nawet. I tam w Kafarnaum zaczął głosić, że znowu bliskie jest Królestwo Niebios i pojawia się pierwszy adres. Do kogo jest to Królestwo Niebios zaadresowane? Poganie. Galilea, pogan.
I dalej jest powiedziane u Izajasza, siedzący w ciemnościach śmierci. To już jest coś więcej, coś głębiej, dalej nawet niż ktoś, kto by się czuł najnędzniejszą, przepraszam za wyrażenie, gnidą na tym świecie i mówił, o ja to na pewno nie jestem do Królestwa Niebieskiego. Albo jakimś wielbłądem tego świata, śmierdzącym i odpychającym. To już nie Jan Chrzciciel. Tutaj Jezus mówi, ja idę nawet do... To bliskie jest Królestwo Niebieskie nawet dla tych, którzy są w cieniu śmierci. I później znika w tekście słowo Królestwo Niebios i nagle pojawia się jak otwarte bramy na oścież. Zresztą tekst ma charakter inkluzji, czyli takich otwartych bram. Znamy ten tekst doskonale. To jest Mateusz 5 rozdział, gdzie jest 8 błogosławieństw. I pierwsze błogosławieństwo i ostatnie jest obdarzone tym samym sformułowaniem. Do nich należy Królestwo Niebios. Teraz do kogo? Jakby ścieżki są wyznaczone pomiędzy tymi dwoma klamrami. Najpierw pojawiają się ubodzy. Na końcu ci, którzy byli przeklinani, których nawet rodzice przeklinali, władze przeklinali, ktokolwiek przeklinał, nie? Oni i ubodzy. No i znamy treść wszystkich tych błogosławieństw. To są otwarte bramy do Królestwa Niebieskiego. Żeby nie wchodzić głęboko, a jednak dotknąć trochę tych błogosławieństw, to powiem, że one brzmiały bardzo dziwnie w uszach słuchających Jezusa ludzi, bo weźmy pierwsze błogosławieństwo, błogosławieni właśnie szczęśliwi, bo tam nie tyle eulogeta jest napisane, co makarioj, i w języku hebrajskim szczęśliwy to jest aszerej, szczęśliwi, aszer. To jest dwuznaczne słowo, bo ono oznacza również bogatego człowieka. Szczęśliwy aszer i bogaty jest również aszer. Więc kiedy Jezus mówi aszrej, to mogło zabrzmieć to w ten sposób. Szczęśliwi, ale mogło zabrzmieć też w ten sposób. Bogaci. I zaraz później mówi ubodzy w duchu. To brzmiało paradoksalnie. To był przewrót po prostu. I miał przed sobą jeszcze ludzi, którzy najbardziej byli wynędzniali, najbardziej niepotrzebni w tym całym systemie imperium i jeszcze na prowincji Izraela. I on mówi, jesteście bogaci, macie adres do Królestwa Niebios. Arystokracja nieszczęśników. I tu już się zaczęło otwarcie. I następne rozdziały, kiedy prześledzimy, to widzimy, że u Mateusza w 10 rozdziale Jezus jeszcze poszerza tą bramę i mówi, bliskie jest Królestwo Niebios, już po raz trzeci powtarza to i zaprasza chorych, właśnie wysyła apostołów do chorych, umarłych, trędowatych, a nawet opętanych. Z opętanymi nie jest tak najgorzej. Gorzej z tymi, którzy nie widzą sobie pewnych spętań. I później jeszcze dalej, Mateusz 11 rozdział, 4 adres się pojawia już i ta ekspansja Królestwa Niebios poszerza się, dalej następuje, pojawia się taki adres do Królestwa Niebieskiego. Gwałtownicy zdobywają Królestwo Niebios. Gwiastetes. Jeszcze wzmocnione przez słowo harpazo. Znamy polskie słowo harpagon. To mniej więcej od tego pochodzi. Dla harpagonów jest Królestwo Niebios. Dla tych, którzy się pchają na siłę do Królestwa Niebios. Dla takich, którym się drzwi zamyka przed nosem, a oni wkładają nogę i mówią nie, ja tam pójdę. Dla takich, którym Bóg mówi, nie nadajesz się, a oni mówią, a jednak się nadaje. Mówi, tacy zdobędą Królestwo Niebios. Na siłę zdobywający Królestwo. I później mamy 7 przypowieści, i znowu się pojawia kilkakrotnie słowo Królestwo Niebios. Te przypowieści dotyczą właściwie zasad, jakie powinien człowiek przyjąć do siebie, jeśli chce, by to Królestwo Niebios w nim wzrosło. I stąd jedna z pierwszych przypowieści to jest ziarno, które jest zasiane w ziemię i też w ziemię taką najpodlejszą, bo ostatnią z kolei później to ziarnko gorczycy, najmniejsze. Perła gdzieś tam ukryta w ziemi, skarb, który ukryty jest też w ziemi i sieć z rybami. I wszystkie te przypowieści, właściwie teraz mógłbym tak podsumować, one mówią, że zasadą wzrostu w Królestwie Niebieskim, czy nie Królestwie Niebios, jest zaczynać od tego, co najmniejsze. Nigdy nie zaczynać od wielkich aspiracji. Uniżać głowę i właściwie być najmniejszym, ostatnim najmniejszym. I co ciekawe, jeszcze wśród tych zasad, jeszcze jedna zasada ciekawa, że Jezus nie obiecuje, że to Królestwo Niebios będzie wzrastało w jakichś warunkach higienicznie idealnych. Wręcz przeciwnie.
mówi, konkol będzie rosła razem z pszenicą. Czyli będzie jakieś oddziaływanie zła. Właściwie dobro będzie się działo przez to, że będzie się człowiek uczył znosić zło. I że tyle będzie dobry, ile zniesie zła. I tak dalej. Zostawiam te zasady. Królestwo Niebios znowu się gdzieś ujawnia dopiero w 18 rozdziale. To jest ostatnia zasada właściwie, jeśli chodzi o Królestwo Niebios. Piotr pyta, ile razy mam przebaczać? I Jezus mówi 77 razy i od razu zaczyna przypowieść o dwóch dłużnikach. Nie dziwię się, że Mateusz ją napisał. Znowu pieniądze wchodzą w grę i długi. I mówi, że jeden dłużnik był winny 10 tysięcy talentów, drugi 100 denarów. Wiemy, jak ta przypowieść się potoczyła, ale tu znowu właśnie pojawia się Królestwo Niebios. I 19 rozdział, 5 adres do Królestwa Niebieskiego, dzieci. Apostołowie zabraniają dzieciom przychodzić do Jezusa, a Jezus mówi, do takich należy Królestwo Niebios. Później 20 rozdział, coś zaczyna być niewesoło z tym Królestwem Niebios, bo pojawia się przypowieść o właścicielu winnicy, który najmuje robotników w różnych godzinach i nagle przychodzą ci z godziny 11, czyli naszej gdzieś 17, to jest godzinę przed zamknięciem firmy, czy też przedsiębiorstwa, i wszyscy dostają porówną. I niektórzy są oburzeni, mówi, cały dzień żeśmy pracowali, a ci pracowali tylko godzinę i taką samą zapłatę? Nie wchodząc już bardzo głęboko w zawiłość tego miłosierdzia, jakie tutaj się przedstawia, no to sami widzimy, bracia i siostry, że na mszy świętej te osoby, które od pierwszej komunii świętej przyjmują komunię świętą, nie dostają 10 na przykład komunikantów, tylko jeden. I ta osoba, która 5 minut temu się nawróciła, też dostaje jeden. I do nikogo nie ma pretensji, każdy dostaje denara. To tak najkrócej mówiąc, żeby wyjaśnić tę przypowieść, że miłosierdzie jest dla każdego na jednym poziomie. I żeby nikt nie miał pretensji do nikogo. I później Mateusz 22, tu już jest bardzo niebezpieczny tekst, zamykanie królestwa. Król organizuje ucztę dla swojego syna i wysyła zaproszenia, ale okazuje się, że niektórzy w ogóle nie chcą przyjść, bo jeden ma pole, drugi ma handel, inni znowu zamordowali posłańców, dokonuje się jakaś rzeź, jakaś kara, zemsta i w końcu król mówi, to idźcie gdzieś tam na opłatki, na jakieś rozjazdowe drogi, na margines zupełny, i weźcie wszystkich, których spotkacie i zaproście, mówi do swoich służących. I ci służący zebrali tych zaproszonych na ucztę. Przyszli i źli, i dobrzy. Król mówi, już nieważne, jaki kto jest, byleby tylko chciał być w tym Królestwie Niebios. I nagle wchodzi na salę i pamiętamy pierwsze wygnanie z Królestwa Niebios. Był jakiś człowiek, jakiś smutas, który stał, założył ręce na ręce. I chociaż król wszystko zorganizował, catering, orkiestrę, kapelę, wszystko, co tylko można wymyśleć, a ten stał i niczego nie spróbował, nie zatańczył, wszystko kaprysił, wszystko mu nie tak było, to mu nie pasuje, tu mu godzina mszy nie pasuje, tam ksiądz jest głupi, tam znowu ktoś beka i dlatego nie pójdzie na mszę świętą, tu znowu ktoś śmierdzi i po prostu nie zmieścił się. I król się zdenerwował, mówi, ja wszystko urządziłem, zrobiłem jak najlepiej, a ty ciągle masz jakieś pretensje, jakieś żale i nawet nie mówisz ich. I wygania tego smutasa w ciemność zewnętrzną. I wyczuwamy, że to Królestwo Niebios zaczyna się zamykać. 23 rozdział Mateusza. Znowu się pojawia słowo Królestwo Niebios w bardzo przykrym tekście, bo Jezus mówi do faryzeuszy i uczonych w piśmie. Mówi, sami nie wchodzicie do Królestwa Niebios i innym drzwi zamykacie. I kropka. I wyczuwamy, że Mateusz kończy temat Królestwa Niebios swojej Ewangelii. Kropka. Drzwi są już zamknięte. Po raz pierwszy pojawiło się takie sformułowanie. Drzwi zamknięte. I właściwie powinien być koniec Mateusza. Już nie powinno się pojawić Królestwo Niebios. A tu nagle, ni stąd, ni zowąd, jakaś ostatnia szansa, jakaś dziurka gdzieś w tym niebie zamkniętym. Mateusz 25 rozdział. Jezus znowu mówi, no jest jeszcze jedna szansa. Nawet dla tych, którzy już nie mieli szans i ci, którzy zgardzili i w ogóle spóźnili się i zaniedbali wszystko i oni w ogóle się do niczego nadają, zostawiam im jeszcze szczelinę. Wydawało się, że było 5 dusz. One tu zostały nazwane pannami, ale my wiemy, że tu nie chodzi o płeć. Dusza nie ma płci. To jest pewien symbol. I jest w tej przypowieści co? Północ. Północ to nie jest 11 po południu, czyli 17 nasza.
Północ to nawet nie jest 9 w nocy, wieczorem. Północ to jest po prostu koniec. Ostatnia sekunda. To jest przypowiedź z ostatniej sekundy, czyli jakby przypowiedź opowiedziana po to, żeby ktoś powiedział sobie, nie mam szans, jeszcze jest jedna szansa. Taki jest Bóg. Zostały im tylko nikłe płomyki nadziei. Mają lampy, śpią, jak uczniowie w Getsemanii. Przegapiły wszystkie szanse na nawrócenie. Ale czekają. Może jeszcze coś się pojawi. I rzeczywiście, będzie szedł sam Bóg, sam oblubieniec. Ostatnia z ostatnich szans, mimo tego, że już wszystkie zostały wykorzystane. Trwają w ciemnościach, jak słyszeliśmy. Jest już za późno. A jednak będzie szedł Pan młody. U Izajasza w 42 rozdziale czytamy o Mesjaszu takie słowa, że Mesjasz nie złamie trzciny nadłamanej i nie zgasi knotka ledwo się tlającego. Ten tekst odnosi naszą uwagę do miłosierdzia Bożego. A propos, jutro zdaje się jest początek, rocznica początku objawień miłosierdzia siostry Faustyny. I że nasz Pan jest taki, że jak zobaczy, że w kimś jest chociaż najmniejsza iskierka jeszcze na skruchę, bo to jest temat bardzo ważny dla Pana Boga, to on jest gotowy jeszcze kuchennymi drzwiami z tego Królestwa Niebios zejść na dół i wziąć na ręce kogoś takiego i zanieść. Tak jak napisała Teresa z Lisieux, że ona nie ma szans na niebo, więc będzie szukała jakiejś windy, by nacisnąć guzik i w górę. Jest taka szansa nad szansami. Skrucha. I dopiero po tym wprowadzeniu, bracia i siostry, możemy zrozumieć, o co chodzi w tej przypowieści o tych pannach mądrych i głupich. Bo co z tymi głupimi jednak? Co z tymi nierozsądnymi? Przecież to już naprawdę nie wykorzystać takiej szansy, to trzeba być jakim? Nierozsądnym to zbyt delikatne określenie.